Chciałbym Państwu pokazać kiełbasę, jaka wyszła po całym procesie wędzenia. Jest to kiełbasa krucha z przepisu na wędlinach domowych. Jednocześnie jeszcze w komorze wędzarni zostały kabanosy. Muszę uzyskać temperaturę do 80 stopni. Właśnie jestem teraz w procesie podnoszenia tej temperatury o to, aby kabanosy się ładnie spiekły. To są jeszcze kabanosy. Pokazuję Państwu ostatni raz przed wyciągnięciem. Wyciągam. Następnie pokażę Państwu już cały gotowy wyrób po zakończeniu całego procesu. Powodzenia.